Cześć, z tej strony Dodo, witam was serdecznie w grze Limbo, czwartym już odcinku naszej serii z tej gry, w sumie miniserii, bo to jest taka krótka gra indie. No i skończyliśmy w miejscu, gdzie wyszliśmy nazwijmy to z podziemi, bo jesteśmy teraz ponad tym, gdzie woda próbowała nas zalać. Tutaj wciąż pada deszcz. A my mkniemy w naszą ukochaną prawą stronę. Hops, jakieś dachóweczki spadły, tak? Bo to komin jest tutaj. Tutaj rynna. Oj, 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 oj. Miejmy nadzieję, że ona... Albo ona nas tylko strollowała, albo przestała spadać, bo zeskoczyłem. Zaraz zobaczymy. Teraz nie będę z niej zeskakiwał. I jeśli ona się zatrzyma, to muszę przyznać, że twórcy są... świetnym trolem. Dobra. Widzę, że mogliśmy sobie bezpiecznie tutaj... Bierzemy prysznic. No szkoda, że nie ma jakiejś animacji takiej. Ale rozumiem, że to za nami trochę spada. Wow. Prunt. Tak zwany. Udało nam się przeżyć. Tylko to jest tak, czy iskry z tego mogą nam coś zrobić, czy nie? Czy my możemy sobie gdzieś tam skoczyć? Nie, nie możemy, czyli chyba musimy się bawić w skakanie po tych napisach, tych literkach w sumie, bo napis jest jeden. Aha, o, nie ma żadnych tutaj neonów, zatem o, jest bezpieczne chyba. Ale nie, bo też jakoś tutaj nie mogę wskoczyć, także... Nie, tam nie wskoczymy za nic. Nie musimy tutaj jakoś kombinować. Spróbuję jeszcze wziąć większy rozbieg. O. Dobra, udało się. Udało się, ale... nie do końca. I w sam raz pewnie skoczymy, no właśnie. Dobra. Zatem zaczekajmy, aż on... Dobra, mam nadzieję, że się wyrobimy. Och, idealnie. A, czyli czekajcie. Jak teraz litera T, to ona już jest odłączona chyba, tak? A E się pali cały czas. Ach, okej. Okay. Tutaj jest T, dynda sobie jakiś taki kabelek, który nam zapewne posłuszy za naszą tarzańską lianę. O, a my sobie teraz pewnie wyłączymy prąd. Pięknie. I znowu rynna. A woda z niej wycieka, zobaczcie. Ta chyba nie ma zamiaru się odczepiać. I całe szczęście. Chociaż w sumie teraz już wiemy, że twórcy gry to trolle i chcieli nas strollować tą odpadającą rynną. Hotel. A gdzieś tam na dole strzałka pokazuje. Wow. Też jestem ciekaw, czy to było spowodowane skryptem, który się odczepia, gdy my już sobie zeskoczymy, czy też... czy też po prostu to tam był jakiś czas? Czy to pęka? A może nie? Wow. Chyba tak. Wózeczek z drabinką, pewnie nie musimy go używać tutaj, tylko gdzieś dalej. Dobra, podciągnijmy go nieco. O. A, okej, bo my chyba musimy sobie z tej drabinki wskoczyć na tą taflę szkła i ją zbić. To się tak nie za bardzo chce trzymać tutaj zatem. Może on się jeszcze cofnie trochę, okej. No. Udało się. I po lampach teraz. To jest wąż strażacki taki chyba. Ho-ho. No, oby tylko nic tutaj pod nami nie było, co by chciało nas zabić. Nie, okej, wszystko elegancko. O, znowu on.
Nie, no proszę. W którą stronę? W lewo. Miejmy nadzieję, że tu gdzieś będzie po prostu źródło światła i nie będziemy musieli się męczyć z jakimiś zagadkami, bo tak jak zagadki w sumie tu są fajne, to z tymi czortami się męczyć nie lubię i nas coś właśnie zgniotło. Zatem spróbujemy teraz. Oj, w ogóle nie spojrzałem na zegarek przy nagrywaniu. Także zobaczymy. Może już w ogóle skończymy grę w tym odcinku. O, dobra. I teraz chyba już możemy dalej biec. Bo były, co były, 3 odcinki, tak gdzieś po te 20 minut to już jest godzina. No to w sumie pomału pewnie się zbliżamy do końca. Ale na razie biegamy z jakimś czortem na głowie. A nie, sorry, mówiliśmy, że to są pypcie jakieś, tak? A czorty to są te, co je zjadają. O, przegrzewamy go. Tutaj też, to jest ta strzałka, która spadła. Tak, to jest chyba ta strzałka. Fajnie. Fajnie, że to nie ginie gdzieś, tylko właśnie leży. Tak jak... No, tak jakby rzeczywiście spadło. Dobra, i teraz miejmy nadzieję, że tutaj będzie gdzieś ten, co lubi je zjadać. Kurczę, jakieś mam takie wrażenie, że ta gra teraz jest jeszcze bardziej ponura niż była wcześniej. Tutaj nie ma zupełnie nic, tak idziemy sobie pusto po prostu. Jakieś takie właśnie mechanizmy. Tam jakieś drzewko, co jakiś czas, tam jakieś coś. A teraz co, nawet nikt nie chce zjeść tego pypcia z naszej głowy. No ale okej. Najgorsze jest to, że sufitu tutaj jak na razie nie ma. No, zwolnij. Chyba nie. Jej, my chyba powinniśmy przeskoczyć tą piłę właśnie przy pomocy tej skrzynki. Miejmy nadzieję, że był tutaj checkpoint jakiś. Tak, był. Dobra, i tutaj już zaczynamy zwalniać. O, to się tak dosyć powoli. O, dokładnie tak. No, to w sumie nie było ciężko się pozbyć tego dziada z naszej głowy. O, ale to było głupie. To jest przez to właśnie, że w podświadomości mam myśl, która mi mówi, że należy iść w prawo. A właśnie nie zawsze należy iść w prawo, jak udowadnia to ta gra, że właśnie wylądowaliśmy bez nóżki. Ojej. Brutalna ta gra. Dobra, teraz nam się udało i możemy zmykać. Tak, by the way, co tam w ogóle było? Gdzie my tam mamy biec? Zapewne nie wiem. A tam chyba nie doskoczymy. O. Nie, to zobaczmy. Głupie znowu. Głupia rzecz, głupi błąd. I co? Nie, dobra, gra działa. Ale no. A nie, okej, okay, my musimy. Taka znowu idea mnie naszła. Nie, bardziej tego chyba jednak nie przekrzywimy, zatem wskoczenie tu będzie ciężkie. Chyba że my nie musimy iść tutaj. Ale tu był checkpoint, więc chyba powinniśmy, ale cofnijmy się jeszcze na wszelki wypadek tutaj. W ogóle teraz tej piły nie przeskoczymy. No nie, na pewno nie tędy droga. Trzeba rozkminić jakiś sposób przedostania się przez to miejsce. Może coś złapać? No. Chyba że my go musimy tak rozbujać. Ciach, i znowu w drugą stronę. O, widzicie, coś tam chyba jest. Jeszcze raz tutaj. I teraz będziemy skakać. No i niestety skończyło się to tak, jak się
skończyć nie powinno. Ale muszę wam przyznać, że jestem w naprawdę dobrym humorze w tym momencie, także nawet mnie to nie ruszyło. Bo tak trochę odchodząc od tematu Limbo, jak grałem w Snajpera, to tak miałem, że jak już któryś raz ginąłem w tym samym miejscu, to normalnie już nie mogłem na tą grę patrzeć. A no wypada skończyć etap. W sumie z ciekawości nawet, że sam byłem ciekaw, jak to tam będzie wyglądało wszystko. I z drugiej strony, no bo ktoś mnie ogląda, więc wy też czekacie na tego Snajpera, czekaliście i też chcieliście zobaczyć. I to mnie naprawdę motywowało, ale właśnie taki motyw, że ginąłem ciągle w jednym miejscu, to było strasznie demotywujące i już miałem taki moment, że po prostu trudno, chciałem przerwać nagranie, ale no ale jakoś mi się udało. A mój ty Boże. Się okaże, że to trzeba przejść zupełnie inaczej. Nie, niemożliwe. Na pewno trzeba to przejść w ten sposób. Tylko trzeba pewnie wcześniej zacząć biec, czy coś w tym stylu. No nic, spróbujemy sobie z tym poradzić. W końcu nie mamy szczególnie innego wyjścia. Dobra, spróbujemy może pobiec teraz. O właśnie. No. Taki sukces też jest bardzo motywujący. Teraz tak. A, okej, okay, chyba ogarniam, bo tu jest taki uchwycik. O, i stąd już powinniśmy, tak, móc się tego chwycić. I możemy już sobie teraz spokojnie pobiec dalej, przebiec ten cały, te całe miejsca. A właśnie, tutaj coś na pewno będzie. Zapomniałem o tym miejscu, tylko teraz... A, ale nie. Aha, to jest jakaś skrzyneczka, tylko ona pewnie służy, żeby wejść sobie tu wyżej. O właśnie. I pewnie jakiś przełącznik będzie gdzieś tam po lewej stronie. Może nie. A zresztą zobaczymy zaraz. Bo przecież przebiegliśmy w sumie to tak mechanicznie. Nie zwracałem wtedy uwagi na wszystko, co było gdzieś porozrzucane na lewo, prawo, bo nie mieliśmy po prostu wyboru biec nigdzie. Teraz tak, coś może być tutaj, bo tutaj nie zwracałem uwagi na nic, ale tu jest nie, tutaj jest tylko ta strzałeczka i nic więcej. Czyli okej, czyli musimy kombinować sobie w tamtym miejscu. No, koleżko. No i właśnie w takich chwilach bardzo przydałby się sprint, który no, po prostu spowodowałby, że szybciej byśmy dobiegli tam, gdzie byliśmy. Ale nie są to też jakieś takie ogromne odległości, że ten sprint jest niezbędny. Byłby po prostu miłym dodatkiem, który zwiększałby komfort grania w niektórych sytuacjach. No dobra, ale skoro nie tak, to spróbujmy może tą skrzynkę tutaj podepchnąć. A, może z niej zdołamy wskoczyć. No, chyba nie do końca. To takie, takie bajery. I niewykluczone, że tą sprzętę tutaj rzeczywiście musimy sobie w górę przetransportować. O. Aha, to w ogóle możemy też rozhuśtać. Ciekawe, czy ma to jakiś cel? Chyba nie, tam chyba nic nie ma. Dobra. Zatem jak już wzięliśmy skrzynkę, to chyba... Chyba gra nie chce nam pozwolić tej skrzynki tutaj przetransportować, zatem zobaczymy, czy ona jest w ogóle nam tutaj potrzebna. Tu mamy tylko jakąś wajchę. A, taki bajer. I co? Haha, nie doskoczymy, no właśnie. Czyli trzeba kombinować. Może coś z tym. Ha.
Ojejku. Dobra, a gdyby tak... Wiecie co, mam pomysł. Nie wiem, czy on wypali. Gdyby tak spróbować to przeciągnąć tutaj i jednocześnie opuścić windę. O, widzicie, tak żeby to przytrzymało. Cyk. I teraz możemy sobie poradzić. O. Dokładnie tak. Widzicie, takie uchwyciki też nie są w grze. Bez powodu. Wszystko ma coś na celu. A nie, my teraz przecież musimy... zrobić taki bajer. O. Przecież my musimy iść na górę, więc... to musi siłą rzeczy być trochę wyżej. O. Wow, czy teraz to nie jest za wysoko? Mam nadzieję, że nie. A, luzik, udało się. Czy to się tutaj zawsze łączy z piłami? Żeby tylko teraz z drugiej strony nie zaczęła jeszcze jechać. A. Wow. Dobra, wiecie co? Będę musiał wykminić coś innego. Damy się poszatkować. No i jeszcze nas odrzuciło tak do tyłu. Dobra, chyba mam pomysł. Jednej skrzynki użyjemy, żeby tą piłę przeskoczyć, a druga pewnie nam posłuży do... Mam nadzieję, że ta piła zdąży ją minąć. No i chyba nie zdąży i chyba będziemy musieli... No, a druga pewnie jest potrzebna do wskoczenia tam. A może ta piła tam zjedzie sobie później dalej gdzieś. Zaraz zobaczymy. O, użyjemy sobie tylko tego. Tej skrzyneczki. Aha, tylko ta znowu może być za blisko i może się nie udać. A może. Zaraz zobaczymy. No i jeszcze trochę. A, też nie tak, ta piła jest chyba większa. O, chyba że nie wiem. Jedna jest po prostu na zmarnowanie skrzynka, czy co? Spróbujemy jeszcze raz. Tylko nie wiem. Dobra. Tędy, jak się nie uda, to spróbujemy zrobić też taki manewr, żeby ta piła gdzieś tam pojechała sobie dalej. Nie, my nie mamy szans tego przeskoczyć. Bo jednej skrzynki na drugą się pewnie nie da nałożyć. Chyba że to wpływa na rozbieg, ta długość dwóch skrzynek i wtedy skoczymy wyżej. Teraz one są znowu za blisko tej piły i... Nie, to jest dalej to samo. O. No nic, ale to... Aha, tylko teraz tak. A może, może... Może trzeba ze skrzynki wskoczyć na tą linę, lianę, jak zwał, tak zwał. I po prostu nad tą piłą się przepuścić. Tylko do niej też pewnie nie doskoczymy. No, nie. Też nie tędy droga. Muszę przyznać, że nie mam żadnego pomysłu na to teraz. Bo tutaj też nic nie ma, żeby ominąć tą piłę. Z samej skrzynki tam pewnie też nie wskoczymy. Spróbujmy jeszcze raz. Tą też sobie możemy otworzyć. A
dobra, coś jest. Teraz tylko kwestia. Dobra. Czy to teraz to chyba powinno być zrobione odwrotnie, wiecie? No tak, to powinno być zrobione odwrotnie, chyba że tutaj da się gdzieś wskoczyć. Nie. Tak, musimy najpierw. Najpierw skrzynkę pierwszą, później drugą, tak żeby. Jaki odstęp czasu. Może wystarczy. No! Świetnie! W końcu. W końcu coś osiągnąłem. I co? I drabinka jakaś. To biegniemy do góry. O! Coś tam brzęczy sobie. No, jakiś owadzik czy coś. Dajcie mi sekundkę, ja zobaczę, ile trwa nagranie w tym momencie. No, mamy te 20 minut, które jest chyba czasem takim dość optymalnym do nagrywania i oglądania zwłaszcza, także w tym miejscu będę się z wami żegnał. Grę sobie skończymy prawdopodobnie w następnym odcinku, także jeśli wam się podobało, możecie ocenić łapką w górę, dodaniem filmu do ulubionych, jeśli wam się bardzo podobało. Możecie napisać jakiś komentarz pod tym filmem, a jeśli moje filmy chcecie oglądać na bieżąco, rozumiem przez to dostawać powiadomienia o moich filmach, możecie mój kanał zasubskrybować. I cóż, hej hej, pa pa, do usłyszenia, trzymajcie się.